Jaka jest Twoja historia związana z wylęgarnią Maryjczyków? Co wiesz na jej temat? To wiem tyle, że oczywiście na początku był tu szpital niemiecki dla pilotów wojskowych. No i dalej się przekształcał, prawda? Wykupiono go. Najbardziej ludzi ciekawi ten okres z II wojny światowej, kiedy to właśnie powstawał ten projekt Lebensborn. Jest tu przypuszczenie, że właśnie tutaj znajdowała się właśnie ta wylęgarnia Aryjczyków, jak to mówią, czyli no kobiety rodziły te doskonałe dzieci aryjskie dla rasy niemieckiej, żeby potem szły na wiadomo bój i reprezentowały godnie III Rzeszę. No i dalej tutaj była szkoła i tak dalej, aż właśnie ten obiekt wygląda w takim stanie jak teraz. Praktycznie należy do miasta Świdnica i czeka po prostu na swojego właściciela na lepszy czas. Pojawił się ktoś, kto chciał kupić ten obiekt? Tak, na początku był Niemiec, który chciał tutaj zrobić hotel. Niestety ślad po nim zaginął i kontakt się urwał, nie było żadnego kontaktu. Co chce zrobić z tym obiektem, czy go interesuje dalej, czy nie. I w końcu miasto Świdnica tam sądownie to załatwiła, żeby to z powrotem przejąć. Jakich zjawisk nadprzyrodzonych można się spodziewać i w jakich miejscach? To tak, jeżeli chodzi o Piwnicę, to raz zarejestrowałem jakieś głosy dziecka. Takie właśnie były zjawisko. Na strychu jakieś były skoki z K2, także też coś się dzieje. No i właśnie tutaj w takim głównym holu czuć zawsze czymś obecne, że jest się obserwowanym i tak dalej. No i jeszcze naprzeciwko tutaj nas jest cmentarz, to dodaje, może zawsze dodawać coś do tego. To jest taki główny hol, który ludzie uważają, że była to prawdopodobnie jakaś kaplica swego rodzaju. No i tutaj często różne też grupy nawiązują jakiś kontakt, gdzieś ktoś kogoś dotyka, właśnie czuć, właśnie, że jest się obserwowanym. No i ciekawe zawsze były tutaj sesje z SB7, zawsze były jakieś konkretne odpowiedzi, te byty się jakoś tam przedstawiały i tutaj zawsze był ten kontakt. Ile razy byłeś w wylęgarni Aryjczyków? No tutaj gdzieś 3-4 razy to na pewno. I zawsze miałeś jakąś aktywność? Tak, zawsze tutaj coś się dzieje. Za każdym razem jakoś inne jest natężenie, raz dzieje się trochę więcej, ale zawsze coś po prostu się dzieje. W których miejscach tutaj w tym pałacu możemy jeszcze doświadczyć czegoś nadprzyrodzonego? No to oczywiście piwnica, o której krążą legendy, i tak samo Ostry, gdzie jedna z grup prawdopodobnie uchwyciła też płacz dziecka. Ja w piwnicy właśnie też uchwyciłem jakiś głos też dziecka. Także te miejsce jak najbardziej mogą mieć jakąś aktywność. Kolejny projekt, w końcu pałac w Mokrzeszowie. Kiedyś zakon kawalerów maltańskich, potem szkoła podobno. No i po prostu oczywiście wylęgarnia Aryjczyków. W końcu tutaj jesteśmy. Odwiedziliśmy tu miejsce. Nie sami, jest z nami oczywiście wasz ulubiony YouTuber. Gość specjalny setu i jest jeszcze z nami Kitaro. Więc w końcu sprawdzimy to miejsce, które jest ogromne. Ale podobno dzieją się tutaj dziwne rzeczy. Stoimy właśnie w takim holu, przedsionku. Po recepcji. Doszliśmy właśnie do tych drzwi, od których był ten filmik, w którym te drzwi się tak bardzo szybko ruszały. Więc to też dzisiaj sprawdzimy. Weryfikujemy wszystko, na razie nie ruszają się, ale Setu powiedział, że są tutaj też pomieszczenia, w których są takie jakby hotspoty. Jest wózek dziecięcy. Wózek dziecięcy jest w piwnicy, tu są te ruszające się drzwi, no i jeszcze mamy całą kaplicę. I jest kaplica. Spróbujemy zlokalizować miejsce, w którym Jonasz został podrapany. Mi się wydaje, że to tu było. Zobaczymy. Tu było w tym przedsionku, że on właśnie stał przy tej ścianie. Zobaczymy, czy to się uda. No i będziemy tutaj przez dobre kilka godzin sprawdzimy, czy uda się coś fajnego zarejestrować. Potem prawdopodobnie się rozdzielimy i też będzie trochę więcej adrenaliny. Lecimy.
Powiem wam, że jestem ciekaw tego miejsca, co nas tu może czekać. Miejsce jest ogromne, to nie ulega wątpliwości. No klimat jak Panthers, więc będziemy się starali dzisiaj. Grave Canters, nie? No. Brakuje tylko, żebyśmy byli tutaj zamknięci. Jakieś szepty już były słyszane. Ja zejdę na razie do Radka, dołączymy do was. Tam w prawo, dobra. Jedną kamerę już rozstawiliśmy, która będzie obserwowała te drzwi. Radek, ja bym jeszcze tu na korytarzu rozstawił lampki. Co ty sądzisz? O tu. Czy w kaplicy? Tutaj, bo jeżeli tutaj coś mogło przechodzić i dotykać tych drzwi, to najprawdopodobniej tam coś nam się uda zarejestrować na tych światłach. Dobrze. Tutaj bym je dał. Zostawimy jeszcze tu pułapkę na wejście. No tylko nie wszystko w jednym miejscu. Tu gdzie zostawimy ją na drugi. Reaguje? Jest odczyt. Nie mamy przy sobie telefonów. Czy wiatr to na tym się odczyt. No to chyba oni tam chodzą. Wszystko jest dzisiaj takie. Czuję. Wszystko żyje. Dużo się dzieje, więc trzeba będzie brać poprawkę na. Ale co trzeba powiedzieć, jak na taki obiekt, który stoi tutaj bardzo długo, no to jeszcze nie ma jakichś tragicznych, wiesz, futryny się zachowały, jakoś to wygląda. Ale wiadomo, wszędzie jakieś napisy, graffiti. Mhm.
Ogromne miejsce. Przyprawiające momentami ociarki. Ogromne, myślę, że gdzie byliśmy. Jeszcze klimat jest niesamowity. Słyszałeś? No. I zobacz, i takie dźwięki mogą przypominać jakiś, wiesz, lament, coś takiego. No dobra, ale masz świadomość, że mogą to być drzwi. No to, ale pytanie właśnie, które? Bo jedne się już zamknęły. Ale nadal jest takie poczucie, że słyszysz taki dźwięk w takim obiekcie, no i jest grubo, nie? Jest grubo i powiem ci, że na ten obiekt robi mega robotę. Jest naprawdę przerażający. Zobacz to. To jakaś framuga trzyma się na jakiejś żyłce. Masa korytarzy. Tam mi się wydawało, że coś widziałem. Ciekawe, co to było. Jesteśmy sami, bo... No byłby, wiesz. A to jakie przejście? No właśnie nie byłem tu, ale wydawało mi się, że coś widziałem na końcu korytarza. Nie wiem, co to było, czy może... To jest kaplica. To jest kaplica? To zostawmy tu kamerę. Czy jest tu ktoś z nami w tym miejscu? Możesz... dać nam znak o sobie, jakoś na nas wpłynąć, zrobić cokolwiek, czy jakaś wyższa nadprzyrodzona siła tutaj przebywa. Miał stary ten wiatr, ja czuję się jakbym w jakimś horrorze. Masz takie uczucie? Niesamowita adrenalina, niesamowite emocje, niesamowite miejsce. Powiem wam, że ta cała historia, otoczka tego miejsca robi niesamowite wrażenie. Jeszcze jak wieje wiatr i biorąc pod uwagę te wszystkie historie i zdarzenia w tym miejscu, różnych ekip, wpływa to na emocje. Ja jestem podekscytowany. Dobra, kamera tutaj? No, jak nie będzie. No, dobra. Dobra, to co, robimy pierwszą sesję. Może ślankę postawić. Ale jeszcze jest to plus. Co? To te dnie, siatki. W sumie tyle, jak tutaj byłoby, nie umieć korzystać z Fluxa. Jak? No, wszyscy przecież tu nagrywamy. Dobrze więc, jeżeli z nami tutaj jesteś, możesz podejść do tego urządzenia i odpowiadać. Z tej strony jest odpowiedź na tak, a z tej strony jest odpowiedź na nie. Jeżeli jesteś tutaj z nami, wpłyń na którąś ze stron.
urządzenia, które się świeci na niebiesko i wpływa, nie? Obojętnie z której strony. Jakieś inne urządzenie? To nam potwierdzi, że tutaj jest. Proszę, wpłynij na inne urządzenie. A kilka ich tutaj leży. No jak warczenie. No, ale co ty chodzą? To tylko motor. Przewrócił się. No. Chciałeś to? Ty, przed chwilą tam byłem i wyszedłem. W drugą stronę. Może wiatr, bo też... Raczej wiatr. No, no. Mocne to było. To było mocne. No to postaw go jeszcze raz i zobaczymy, czy wiatr go znowu zdmuchł. Właśnie. A tu mógł być mocny przeciw, ale... Ale niekoniecznie. Nie, no najprawdopodobniej był to przecież, tak. No, teraz miało mocno. No patrz, teraz się... No. No ale była dobra. To by było... A możesz to powtórzyć? I przewrócić to urządzenie? To cały czas jakieś puknięcia, stuknięcia. Człowiekowi się wydaje, że ktoś tu jest, a to może być tak naprawdę wszystko. Ale wydaje mi się, że się coś tutaj widziałem. Czy możesz do mnie podejść? Cały czas coś tam słyszę. Jak nie jakieś kroki, to jakieś uderzenia o okno, framuga.
A ja mam tylko to okienko. Patrzę tylko na okienko kamery. Jeżeli coś by przede mną było, to przynajmniej wiem, w którą stronę uciekać, bo tam jest światło. Tam jest reszta. Nie, powiem ci, że tak jak byłem tam, słyszałem jakieś warkoty, ale nie wiem, czy to nie radio i tak się nie odbijało. Może było radio, może było... Tutaj niestety ten wiatr jest... A tam na klatce schodowej jakieś źródło światła widziałem, nie wiem. Muszę tam iść. Muszę tam iść. Dobra, zaczęły sesję. Dobry, czy ktoś tutaj jest, chce ze mną porozmawiać? Kto ty przewracasz to urządzenie? Czy ktoś tutaj jest i chciałby się przyznać? Możesz zareagować na piramidę. Płyń na to migające na niebiesku urządzenie. Po prostu do mnie podejdź, a któryś z urządzeń zareaguje. Jesteś tutaj?
taka dwójka. No, chodźcie. Moja? Nie, ta na dole. Jakieś delikatne oznaki są, ale to jest zbyt delikatne. Jak na tyle urządzeń? Jest tyle energii do pobrania. Jakieś pojedyncze akcje, ale to trochę za mało. I gdzie ty tam wypiłeś? Tam na końcu korytarza. Przyjdzie tu ktoś! Halo! Chodźcie do nas, nas też możecie dotknąć. Spadek temperatury. Ale nie, spadek temperatury to jest... A to co robisz, patrz. Patrz. No właśnie, on coś tu zaczął reagować. No, patrz. Śmiało, pobierajcie energię. On teraz reaguje, patrz. Bo to jak teraz tak piszcie, to jest spadek. Ale to już jest podchodzi do tego. Cały czas możecie czerpać. Tak jak mówiłam, zapraszam do tańca. Być moją głową. Nie bój się mnie. Patrz, ile energii mam w sobie. No. Być mnie za dłoń. Nauczyłeś się już korzystać z urządzenia. Teraz dotknij go z innej strony, tak żeby inne lampki się zapaliły. Wiem, że potrzebujesz czasu, ale poczekamy. Zapal inną diodę. Jeżeli staniesz koło mnie, zapali się inna dioda. Podejdź z tej strony. Wystawiam rękę, dotknij jej, podejdź. Podejdź z tej strony, po której mam rękę. Miałem najdziwniejszą odpowiedź, jaką miałem kiedykolwiek próba w życiu. Nie idź tam. Gdzie jesteś? W toalecie. A toaleta jest tam na końcu? Tak, tam na końcu. No to tam też właśnie coś wydawało mi się, że widziałem. Tak, i dlatego też tam poszedłem. Na tym przejściu. Jak tam potrzebę, zapytałem się, czy porozmawiamy, dostałem, nie mam czasu. A teraz jakie godziny? Widziałeś? Przez trzy diody świeci. I po drugiej stronie się na chwilę zapaliło. Z tej strony jest cicho.
Tak, dobrze, właśnie z tej strony. Potrzebowałeś, żebym tu stanął? No powiem ci, że tak jeszcze nigdy nie reagował. Ta bateria ma wymieniona. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Przechodzę tutaj. Jeżeli sprawisz, że dioda przede mną się zapali, to będę wiedział, że tu jesteś. I że uczysz się tego urządzenia. Proszę cię o zapalenie diody przede mną. Tu, gdzie wyciągam rękę. Możesz to dla mnie zrobić? A to nie Piotrek jest na tym tym? Nie łapię go do środka? Cofnij rękę. Którą? No, może tak być. Podejdź proszę, z tej strony. Tak, tak nie wiem. Nie rozładował potem. No to no, co ty gadasz? Rozładowany. Rozładowany. Ty, no ładowaliśmy normalnie. Ładowaliśmy, rozładowany jest. Koniec. No to jest heca. Rozładował go. Dobra. Ja muszę iść tam, gdzie był Setu, bo chciałem iść już tam wcześniej. Właśnie w tamtym kierunku. Ale tu się coś zaczęło dziać. No, to może zacznie się, wiesz, teraz jakaś akcja. No, że rozładował go na maks. Jeżeli masz energię, możesz jej teraz użyć. Patrz, co się dzieje. Ej, Setu. No bo... No jak nic się coś tutaj naładowało. Dobra, nie widziałeś na ten na piątek. No teraz wiesz, dlaczego Rempod już nie ma baterii. Tak, i to szło tak, bo ja miałem na 5 i tam u was coś się pokazywało. Czy jesteś w stanie użyć energii na nas? Patrz, znowu się to dzieje. To samo. Znowu. Patrz. Czy masz na tyle siły? No widać teraz już masz siłę. I spadło do zera, koniec. Wykorzystaj to, żeby się zamanifestować mocniej. Taka sama sytuacja była, że tak jakby ode mnie szło do... Co to? Już? Tyle? No. Wpłyń na coś jeszcze. O, i znowu cię idzie. Zobacz. Patrz. Możesz wpłynąć na... Nie idzie? To możesz teraz na moją trzeszczę. Cały czas, wiesz, mam wrażenie, że... Jak tu jesteś? Jesteś tu? Tam jakiś... Ja cały czas coś tam wiesz. To chodź.
Możesz tam okna się cały czas otwierać. Aha. Znowu. Teraz tutaj. O, tu. Teraz tam. Poświeć mi na chwilę. Muszę zmienić tryb. Czekaj. Co? Pokaż. Pokaż się nam. Wiemy, że tu jesteś. A, tu może być tak jasno, bo patrz, może jakiś większy samochód jechać. I od ulicy, widzisz? Jakiś tir na przykład. Ale wiesz co, Radek, zobacz. To chyba od ulicy, ale wygląda jakby tam ktoś był, nie? Od ulicy. Od ulicy? Mhm. I to jest świetne. A, no tak. Ale niezła ta akcja była, co to przeszło. I no. Tam do tego seta poszło. Dlatego ja mówię ci, Piotrek, a ty moment miałem pięć. Widziałem już potem. Już, czekaj, czy kamera miała. No ja patrzyłem na to, żeby się pokazała. Możesz się nam pokazać? Jesteś w tym pałacu? Możesz na nas jakoś wpłynąć? Na ten wiatr. Patrz. Jak kroki, co nie? No, ten wiatr robi taką robotę. I co tu się rusza? On framowy. Normalnie jakby ktoś chodził po schodach. O, patrz. No. No. Framowy. Chodź na górę. Na górę? No. Dlatego, wiesz, dlatego jak się rusza ta framuga, to nie wiadomo, o co chodzi. O, to jest wielkie. Tam jakaś chyba. Jeszcze ja pierdzielę. Pokaż to, skameruję. Podejdź. No, poświeć, poświeć. Widać? Świeć, świeć. Nie no, ktoś ma wyobraźnię też. A to pamiętasz wtedy, jak się wtedy korytarzem na końcu był ten człowiek? No. Ja się czuję, gościu, jakbyśmy byli normalnie w jakimś filmie. No, zamknięci lepszy. W szpitalu jakimś, nie? Lepszy niż lecimy, nie? Lepszy niż film. Wchodzę na te. Tu nie da się dalej? Ty słyszę jakieś kaszlnięcia. Tak, bo jest wyciężka na górę. Tak? Tak. O kurde. Nie? Tylko żeby nam nie ten. Nie pobrali kamer. Chodź, zejdziemy na dół.
Światełko są, kamera jest. No, to tak było. No. Jeszcze tam za pół spektrum jest. Tak, zaraz sprawdzę. Kamienie duszy działają. Kamera chyba jeszcze też nagrywa. Mhm. Idziemy sprawdzić jeszcze kamerę. Ale ona była w takim miejscu raczej niewidoczna. Padło, to biorę. Orła tutaj nigdzie nie zostawiać? Nie, tutaj nie. A, bo mamy tylko jedno orło. No. A, już po baterii. Albo bateria? No. To tam miało się coś nagrać. Jeżeli się, oni się nagrali. Może. Nagrali się? Nie wiem. A, myślałem, że wyglądasz. Jesteśmy w piwnicach. Gitaro z setem tam obok prowadzą sesję. My też teraz zaraz przeprowadzimy tutaj sesję. Jest tutaj wózek dziecięcy. Umieściliśmy w nim lalkę i będziemy chcieli jakieś tutaj odczyty uzyskać. Zobaczymy, czy w piwnicy będzie podobnie, jak było piętro dwa niż wyżej. Także zobaczymy. Posłuchaj mnie, jeżeli tu jesteś. Jeżeli jakakolwiek dusza przebywa w tym miejscu, w tym pałacu. Czy możesz się nam pokazać? Możesz wpłynąć na któreś urządzenie lub na lalkę, która leży w wózku. Możesz też Flux zareagował na zielono. Jeżeli to ty zareagowałeś na moją prośbę i zapaliłeś to urządzenie na zielono, to czy możesz zapalić się za chwilę na czerwono? Użyć jeszcze raz energii i zapalić je na czerwono. Proszę. Możesz też zgasić płomień świecy, która się koło nas pali. Jeżeli przejdziesz koło nas, przed nami, to my to zobaczymy. Mamy specjalne kamery. Urządzenia, które nagrywają. Które nagrywają coś, czego my nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Czyli między innymi ciebie, dusz, istot niecielesnych. My jesteśmy cieleśni. Ale możesz też na nas wpłynąć. Czy jakaś dusza zamieszkuje to miejsce? Wiemy, że działo się tu wiele cierpienia. Może teraz tak to wygląda. Teraz tak to wygląda, bo i tak zadać. Ale słychać ich, nie? O to mi chodzi. No i to samo na lalce się stało teraz. O czym rygnęły, no? Nie, widziałem. O, nie, nie, co tu się dzieje? Oczy im rygają. Tak, ale jakby na korpusie się coś działo, to by było lepiej. Czy bardziej... Bardziej wiarygodnie, no wiem, o co chodzi. Coś podeszło. Podejdź do lalki. Dotknij jej z całych sił. Wpłyń na nią z całych sił, jakie masz. Użyj całej energii. Jeżeli podoba ci się ta lalka, możesz jej dotknąć. Możesz się z nią pobawić.
Możesz zrobić cokolwiek chcesz. Teraz wiatr. Mhm. Podejdź do lampki. Jesteś tu z nami? Możesz dać nam jakiś znak, stuknięcie, cokolwiek? Odpowiedź na zielono, czyli że jesteś. Czyli odpowiedź pozytywna. Jeżeli to ty wpływasz na to urządzenie przede mną, to dziękuję. A czy możesz dotknąć jego z tej strony, wpłynąć na nim mocno? Wtedy będę wiedział, że jesteś tu ze mną. Odczekamy chwilę, jeżeli możesz, to podejść do tego urządzenia z drugiej strony. Może dalej musimy odejść. To teraz lepiej wrócić. Podejść do wózka. Albo do piramidy, która jest w korytarzu. Zobacz na to zdjęcie, jak się dziwnie jakieś światło odbija. No co to będzie światło? Nie wiem. Może jakieś fluorescencyjne. Może te kafelki tak się, wiesz, mienią. Ale podejdę bliżej, żeby tam w środku. Nie bój się, podejdź do nas. No światła konkret się odbijają. Tych kafelków? No. Jesteś ty tutaj z nami? Jeżeli staniesz przede mną, to ja cię zobaczę. Dalej, śmiało. Jest
Jestem tu sam, w ciemności. Możesz zdradzić mi swoje imię do tego urządzenia? Ja mam na imię Piotr. A jak ty masz na imię? Zdradź mi swoje imię, proszę. Są to duchy tego pałacu, które nadal w nim mieszkają. Pałac w Mokrzeszowie to miejsce, które było na naszej liście do zbadania od bardzo dawna. Wjeżdżając do wsi od strony Świdnicy, ukazał się nam majestatyczny widok ogromnego pałacu, górującego ponad wszystkim, co go otacza. Zrobiło to na nas niesamowite wrażenie, jakiego dawno nie doświadczyliśmy. Jednak najważniejsze było to, co zastaniemy w środku po zmroku. Czy legendy okażą się być prawdziwe? Czy materiały wideo innych grup lub przypadkowych ludzi znajdą choć w jakimś stopniu swoje potwierdzenie? Wydaje nam się, że znalazły. Dawno nie byliśmy w tak rozległym, mrocznym miejscu z klimatem rodem z horroru. Powtarzaliśmy to na materiale dosyć często, ale tak po prostu było. Do tego wszystkiego dochodzi mnogość niecodziennych sytuacji i zjawisk, jakich doświadczyliśmy w pałacu. Uważamy, że nie mogły być przypadkowe. Jedno z tych miejsc, które pozostanie na wysokim miejscu w naszym osobistym rankingu, a już na pewno, jeśli chodzi o szpitale i pałace. Dajcie znać koniecznie, co o tym wszystkim sądzicie i czy podobał wam się odcinek. A my widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.